Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider 2013. Idzie nam to mega powoli. Wyszedł właśnie Shadow of the Tomb Raider, a ja jeszcze muszę przejść Rise'a, także kurde. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Musimy tego pajaca stąd wyciągnąć. Nie, coś tu źle, bo musimy to wycycnąć. Ale jak to ustawić, żeby było dobrze? Bo przed chwilą mi to tak fajnie wyszło. Oho, chyba teraz się uda. Zobaczymy. No nie, no... dlaczego to się tu nie zatrzymuje? Czekajcie. Bo to mi musi na tą środkową szynę wjechać. Ciągniesz, Lara, ciągniesz. Dobra. Stop. Okej, dobra. Chyba teraz to mamy. I teraz to przyciągnijmy. Jest, okej. I co? I teraz musimy to odciągnąć z powrotem, tak myślę. Okej, dobra. Wyciągnęliśmy tego głupka. I musimy jeszcze znaleźć narzędzia Reyes, tak? Aha, znalazł już, okej. Wyciągnijmy cię stąd. Aha. Wygląda na to, że już nie zatańczę. Mamy towarzystwo. O! Zabijesz nas! Niezły strzał. Nie, no co ty? Oj, no szkoda cię trochę będzie. Czy tu wszyscy muszą ginąć? Serio? Kurde, jaki bohater. A możemy wybrać, że nie? Że mu pomożemy, czy, że mu pomożemy, czy coś? Mhm. Koleś się dla nas poświęca, a ona go w policzek? No wiecie co? I wszystko dupnie. Dobra, Lara, spadamy stąd. Już nie ma co. Już po nim. Co nam tu się tak świeci? Użyć wciągarki. Aha, o matko. Jezu! Łohoho, słuchajcie, statek już chyba zatonie na amen. Nasz Endurance. Lara, no po Aleksie trudno. Spadamy stąd, chodź. Musimy się ewakuować. No ja mam nadzieję, że nie pozwolisz, bo przegięcie już lekkie. Ile tych ludzi tu już kipło nam? Dziadzia. Ten jak mu było? Ten co dostał siekierą w plecy. Jezu, zapomniałam. Skleroza, zabicie mnie, nie pamiętam. A przepraszam, a jak ja mam tam wyleźć? Co? Tędy chyba, okej. Kurczę, odsunęłam się kawałek od mikrofonu, mam nadzieję, że mnie słyszeliście. Kurczę, jak mu było? Teraz będzie mnie to męczyć. Aha, możemy szybciej... no tak, mamy sprzęciur nowy. Uii. Oj, ale czad. Dobra, wracając. Jak on się, kurde, nazywał? On nam... Rod, tak, to chyba Rod był. Siup. No i teraz Alex, no wiecie co?
Czekajcie, wejdźmy sobie. Niech mi się to zapisze, bo ja tam ostatnio nie miałam obozu. Nie mamy umiejętności w takim razie. O, 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 tu nam się coś świeci. Co to? Jego skrzynka. Okej. Czekajcie. A przepraszam, i co ja mam z tym zrobić? Granatem może? To, aha, nie mogę, bo nie mam nabojów. No nie mam. Kurczę, ale... Ale... A wskoczysz tytulara? No gdzie, no nie ma szans. Jak żeśmy tu przyszli? Aha, tu jest jakaś lina, dobra. A gdzie ja mam ją... Aha, wciągareczka, no dobrze. Boom. Dobra, czyli teraz na lekiem na wszystko będzie wciągarka. Stare dzienniki. Co to za książeczka? Przeglądarka dokumentów, znajdzie coś na klifach, stary grobowiec, o, zdobyć kontrolę nad burzami, odkopanie ruin zaalarmowało oni, są rozgniewani, klasztor, rytualna, aha, okej, no to jest to dokładnie to, co, o czym Lara mówiła, o tej burzy, nie, że nie pozwala im uciec. Antyczne ruiny w starej bazie. Dobrze, wróć do obozu rozbitków. Spoko. Tędy. Skrzyneczki. Muszę się porozglądać. Aha, bo my tutaj się laliśmy. Z tego co pamiętam. Może nam tu się coś jeszcze porespiło. Tak. Podnoś. Aha, mamy max. No dobrze. A jak to? Aha, to teraz musiała zebrać. To już czytaliśmy. Strzał mamy max, wszystko mamy max. No dobra. Czy ja w dobrą stronę idę? Zgubiłam się. Ale chyba mam iść w dół. Larcia, nie tak. Shiftem. A nie, znacznik jest tam. Że tu? Tak. Słuchajcie, mam bardzo krótką pamięć. Nie pamiętam, jak ja tu przylazłam. Ale chyba jest w porządku. I na plaży. Tylko się tak zastanawiam. A no właśnie. Nie to, przepraszam. Czyli jednak tędy. Bo właśnie chciałam... I tak chciałam to zrobić. Bo wtedy chyba nie mieliśmy jeszcze sprzętu. Żeby to wydupcyć, tą dziurę. Skrzyneczka. A nie, to nie skrzyneczka. Co? Znaczy skrzyneczka, technicznie rzecz biorąc. A co w skrzyneczce? Japońska moneta... ciągłego pocierania. Szczęśliwa moneta. Okej, okay, mamy 100% monet. Antycznych monet mamy tylko jedną. A tutaj w ogóle nic, nie? Ale to wszystko na plaży wraków. To jeszcze może... Jeszcze może... Nam się uda. Co? Słyszę jakieś dziwne odgłosy, słuchajcie. Ale nie wiem, czy to w grze, czy na dworze. Nie mam pojęcia. Czekajcie, że tam... A trafisz, Lara, na tą linę? Okej. Okay. Tym razem miała być spacja, a nie shift. Damn it. Oj, tam no. W każdym odcinku Lara musi zginąć. To już jest tradycja. Adzia, spacja. Siup. Okej. Okay. Obozik. Zapiszmy sobie grę jak najbardziej. Ale chwila. Na pewno ja dobrze idę?
Gdzie jest znacznik? Zniknął. Hej, hej, hej. Gdzie jest ta plaża? Gdzieś pod nami, nie? Ale dlaczego mi znacznik zniknął, słuchajcie? No to teraz, to słuchajcie, nie ma szans, że ja trafię, nie? Cały odcinek będę ich szukać. Ale to jest jedyna droga, słuchajcie, tędy, więc mam nadzieję przynajmniej. Plaża wraków. Okej, dobrze. Jesteśmy na plaży wraków. Czyli tutaj mam jeszcze te znajdźki, o których przed chwilą czytałam. To możemy rozdupczyć. Więc zróbmy tak. To sobie tamtędy przejdziemy. Tu coś mamy. Siup. A to chyba nie jest, nie są nasi, prawda? Kurczę, oni mają helmety! Shotguna Golara! Zdejmować mi te helmety już! Dobra. Kurczę, kolejne ognisko, wszędzie ogniska. Ale dobra, już to sobie odpuszczę na razie. Panowie pozwolą. Siup. O, ulepszenie broni dostępne. O Chryste Panie. Ale... Wiecie co? Ta scena wyglądała jak jakaś cutscenka, dlatego nic nie wciskałam. Czym to się robiło? Shiftem? Naprawdę gra mnie wprowadziła w błąd, wiecie? Shift! Ej, no wiecie co? I co ja mam tu z tego widoku? Przepraszam bardzo. Ja nie wierzę, jakie utrudnienia mi tu porobili. Siulara, ląduj! Dobra. I czekajcie. Zanim do nich pójdę, to ja tu... Dziczek! Patrzcie, jaki dziczek! A... No nie, Lara! Ja chciałam się rozejrzeć. Gdzieś ty mi polazła? Zaraz będzie. A gdzie jest Alex? No to dobrze myśleliście. Wybaczcie, za dużo gadam, już się zamykam. Został na statku. Rejes zaraz zacznie nam pyskować, że to nasza wina, bla 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 bla. O, dokładnie mówiłam. A idź ty. Trzymaj się z daleka ode mnie. Zjedzmy coś, dobrze? Te sukinsyny się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie z pustym brzuchem. Dokładnie, bardzo mądre podejście. Lubię go. Najedzony, ocalony. Wreszcie trochę pozytywnego myślenia. Jak tylko Reyes skończy swoją robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. A jaką wspaniałą historię opowiem. Ja dalej mam, kurde, jakieś podejrzenie co do tego doktorka. Możemy wyruszyć z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami. Nie pyskuj mi tu, dobrze? Kto tu jest archeologiem? No, ty tam naprawiaj te swoje. Dyrdy mały. Boże, to brzmi jak szaleństwo. Ale cała ta wyspa taka jest. Te burze nie są normalne. Musimy to zrozumieć. Ona ma rację. Pokaż im ten dokumencik, co żeś tam znalazła. Tam było przecież napisane. To przeklęte miejsce. Dokąd idziesz? Pod bazą na klifach są ruiny. To, co w nich znaleźli, kazało im wierzyć. Wy tu sobie siedźcie na tyłeczkach, żeby znowu nikt nie zginął, chociaż nie pogniewam się, jak Reje z nami pójdzie, ona może zginąć. Bez względu na to, czy wróci. No to jedź, a czy płyń. Niech płynie sama. Wkurza mnie. Dobrze, więc kontynuując, chciałam się rozejrzeć, jeśli Państwo pozwolą. Tam widzę jakąś skrzyneczkę. Dzisiaj bym chciała sobie coś pozbierać właśnie, bo kiepsko nam... No Lara! No bez żartów, nie mów mi, że ty tu nie wskoczysz, no proszę cię.
Pisz sobie ze mnie. Skaczę na kilometr, a na taką górkę nie może wejść, no bez jajec. Uii. A co, my tu mamy go skrzynka? Tak. Dobrze. Tutaj mamy to do nie to. Łuk, Lara. Trafienie. W dziesiątkę. Aha, bo my pewnie tam mamy wejść, prawda? Nie, zupełnie nie, więc dobra. Na razie się tu pokręcę. Okej, i to... O, jeszcze tu coś mamy. Proszę, jaka skitrana miejscóweczka. Gdzie my to wlazły? Lara, gdzie my są? A trafimy z powrotem? Ej, ale ja chciałam tylko... Ja chciałam tylko pozbierać znajdziek, a to zupełnie... Ja nie wiem, czy ja chcę tu iść. Czy to jest coś poboczne, czy co? Bo dość daleko odeszłyśmy. Chyba, że to jakaś okrężna droga do tego, gdzie my idziemy. Chyba tak. To ja nie chciałam. Cholera, no trudno. Nie, opcjonalne. Okej, jesteśmy w grobowcu opcjonalnym. Przypadkiem nam się wlazło. Dobra, czekajcie. Walka. Możemy tu jeszcze coś ulepszyć? Nie. Tu już mamy wszystko. Lara, mogłabyś przestać gadać na chwilę? Bo nie widzę. Kolekcjoner kości... tak, to poproszę. Opanuj. Aha, i mieliśmy jeszcze broń do ulepszenia, prawda? Sprzęt. A co konkretnie mieliśmy? Co mamy ukończone? Strzelba, ale za mało surowców. No to co mi tam wyskoczyło? Co mi tam wyskoczyło, że jest gotowe? A, nieważne, dobra. Nie, słuchajcie, wychodzimy z tego obozu, bo tu za dużo pierdół tutaj będzie do ogarnięcia, jakieś zagadeczki, bla, 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 a my idziemy z fabułą. Może, słuchajcie, jak zacznę nagrywać live'y, to sobie tą grę będę maksować. Prawdopodobnie tak właśnie zrobię. Ale na tą chwilę chciałabym się trzymać... Lara! A, w sumie, dobra, możemy przejść. Chciałabym się jednak trzymać tej głównej fabuły. No, no co, ty nie podskoczysz mi na to? Weź mnie, nie dobijaj, dziewczyno. No i co teraz? No i co teraz? Jak my z tym wyleziemy? No nie wierzę w to. No chyba żart. Musimy wleźć... Ach, cholera, no. No nie wierzę, że ona mi tam nie wskoczy. No przecież to jest niemożliwe, nie? Ech, dobra. No. No niestety straciliśmy trochę czasu na to, wybaczcie, ale myślę... Dobra, tędy. Ale myślałam, że po prostu tam będzie jakaś mała komnatka i tyle. A tu żem do grobowca wlazła, no. Mogłabyś trochę szybciej? Dobra, no i zrobiło nam się ciemno. Wspaniale po prostu. Dobrze, tam chcesz iść. No okej, to już słuchajcie, nie będę się kręcić, bo już tyle czasu straciliśmy. No to tam czy tam w końcu? Aha, mamy się na tą ścianę wspiąć. Dziczek, cześć. Nie będę cię zabijać, uciekaj. Dobra, to pewnie musimy wyciągnąć. Oczywiście. I co? Wyważamy. A co to jest? Winda jakaś, czy co? Czy
ty na pewno chcesz tym jechać? Bo ja tak nie byłabym taka przekonana, wiecie? No i co? Zacznij się wspinać. Aha, ty po prostu chciałaś tu, no nieważne. Uzyskać dostęp, że tak powiem. Nie tu, tu. Okej. Jeny. Kurczę, chwila, moment. Bokiem? Chyba tak. Dobra. Jesteśmy. Coś tutaj mamy. Skakuj. Surowce, dobra. Kurde, ale mi się drąb za oknem. W sumie no weekend, ale bez przesady, no halo, co to ma być? Zara. A do czego ja mam to przytegować? Do drzewa? No nie. Do skały? Też nie. I... no kurczę, no, ja muszę zawsze utknąć. Jak to się, kurde, robiło? Ja pierniczę, ja tam nic nie widzę, do czego ja się mogę przyciągnąć, no... Chymymymym. Tu jest... nie, to jest na dole. Czy generalnie widzę, że tam też jest droga? Chyba. Czy... czekajcie, czy to? No nie. No świeci mi się to. Czy ja na pewno dobrze poszłam, słuchajcie? Teraz nie jestem przekonana, bo tam nie mam się do czego przyczepić. No, tam mi dosięgniesz? No gdzie? Kurde, no nie gadajcie, że ja tu wlazłam na próżno na górę. No to jest niemożliwe przecież. To po co by mnie tu kierowało? O, przy okazji skrzynkę znalazłam. Aha, dobra. Ej, no... dobra, jeszcze raz się przyjrzę. No bo coś było, że się mogłam chyba do ścian wczepiać, nie? O! Widzicie? Zmieniło mi się... czemu mi się... aha, zapala się. No ale nie ma sensu tego zapalać, no. He, cholera, no. Kurde, no wiecie co, dobra, pójdę dołem, bo ja nie wiem w takim razie, jak ja mam to zrobić. No to po jakiego wała myśmy tu wjeżdżały? Na tą górę. Co, po tą skrzynkę? A zresztą, o Jezu, czy ja teraz stąd zejdę? I oto jest pytanie, ja stąd teraz nie zejdę, wiecie? Szlak by to. No nie, no. Czy ja mogę nagrać jeden odcinek, w którym nie utknę? Bardzo proszę. No tam to w ogóle nie ma opcji. No cholera, no. To nie ma sensu, słuchaj. Jak ja tu skoczę, to ją zabiję? Spróbujemy. Dobra, niestety, tak. Gdzie nas rzuci na górze? A, niestety. Cholera, no. A niech to. Po prostu... nie wierzę w to. Chwila, moment. A to co to jest? Zalinka.
Czy my tu gdzieś coś możemy? Nie. Respniesz się na to, Lara? Nie ma szans. No szkur... Czekajcie, ale... Gdzie to było? No ale nie, no to na bank, nie stąd mam się tam przyciągnąć. No ewidentnie tutaj trzeba się do czegoś przyciągnąć, no do tego. A jak ja mam to zrobić? No, serio? To dlaczego wcześniej tego nie zrobiłaś? Ja coś pamiętałam, że ona mi się przyciągała do tych ścian. Ale no, sami widzieliście, że nie... Za wolno. No, sami widzieliście, że nie chciała mi tego przywiązać. Ech, ile czasu straciłam nad tym? Tak się zastanawiam. Gdzie to, żeś szczeliła tu? Dziękuję bardzo. Ech, dobra, jeszcze raz, powoli. Dobra. Skok i E! O matko. Skok i E! Skok i E! Boże, ale to jest trudne. Za dużo klawiszy naraz. Dobra, łap się. Uff. Alleluja, słuchajcie. Książeczkę mamy. Moje wielkie odkrycie. Ty. O, jest gwiazdą. Co on chciał wywiad z nim zrobić? No ciekawe. A, ten doktorek też jest świr. Ja wam mówię, z nim coś jest nie tak. Dobra, fajnie. Przyciągnęliśmy się tu i teraz co? I teraz, że niby co? Kurde no. O co tu biega? Na to nie wejdziemy. Coś tu... Oho, roślinka. No. Że tam, na górę. No dobra, a jak ja mam tam wejść? Aha, po tym. Dobrze. I chyba teraz tutaj. Ale kurde, wymyślili... Lara, no... Niech cię diabli, Darcia. Hop z nimi przez to. Dziękuję. Czyli ja to muszę tam jakoś obejść, tak? No tak, oczywiście trzeba dookoła, no bo jak, żeby inaczej. Oh my gosh. Fajna drabinka, fajna. Ale chyba i tak była gorsza ta wieża, wiecie. Jezus Maria, co ja mam tu? Okej. No fajnie, ja mam tam doskoczyć. Chyba żart. Dobra, Lara, rozbieg. No nie ma opcji, nie? Nie ma takiej opcji, nawet Lara nie doskoczy. No to przepraszam bardzo, co ja mam tam zrobić? Jestem głupia, dobra, nieważne. Tego nie było. Tego nie było. Dobra. Co, to też mam przyciągnąć? Okej. O Jezus. No bójni mi. Siup. Dobra. Ale zaraz, tutaj mam jak... Aha, po niej mamy sobie zjechać, dobrze. Siup. Dobrze.
I po ściance. Tylko teraz w którą... W którą stronę, Laruś? Chyba w tą, no. Siup. I siup. I siup. Serio? Ale wymyślili, kurde. Broń maszynowa, a czy my już jej nie... Co my tu kurwa robimy? W tym grobowcu jest pieprzony Oni. Uspokój się, dostaliśmy rozkaz. Nikt nie może wejść ani wyjść. Oni to jest ten wielkolud, prawda? Ale oni mają helmety. O, on nie ma helmeta. Szpadaj! Dobra. Weź sobie szpluwę. Dostał w twórz. Już? A, tu jeszcze pan spadł. Nie? Nie spadł? Gdzie on się podział? Może wypadł? No, nieważne. I chyba tędy. Okej. Jezus Maria, który to już raz w tym odcinku ja ją morduję? Dramat. Słuchajcie, ten odcinek chyba też wyjdzie dość długi, tak mi się wydaje. Szczerze, to nawet nie wiem, którą mamy minutę. Dobra, bez spacji. Łuczek i... A, przepraszam, gdzie? Gdzie moja droga? Do tego? No dobrze. Kurde, jakaś mucha mi tu lata. Idź, Lara, nie oglądaj się za siebie, tylko idź. Jezus Maria. Próbowałam, słuchajcie, na padzie pograć, ale to się nie ma prawa udać. Gdzie ja mam celować na padzie? Jak? Co? Gdzie? Czy ty mi doskoczysz do tej drabiny? Czy kolejny raz cię zabiję? No szczerze, to ja tu nie widzę innej opcji. Ale to jest daleko. Dobra, udało się. Ona po prostu doskoczy tam, gdzie chce. Tam, gdzie twórcy gry chcą. O. Sru. Kurczę. Łazimy i tu się nic ciekawego jeszcze nie dzieje. Tu coś... Tu nic. Zaraz. Czy ja dobrze idę? Chyba tak. Okej, łowczyni burz, odkryj starożytny grobowiec. A po co? Aha, no dobra, zabiłaby się chyba, jakby skoczyła tako. A co ja mam teraz zrobić? Teraz możesz skoczyć? Aha, tam jest na dole też... Oh my god, dobra. No ale w sumie po co? My tu chyba stąd mamy zejść, no właśnie. Czyli to było chyba tylko po to, żeby ona mi się nie rozczasła tam na tych skałach. Ciśniemy, Lara, ciśniemy, bo ten dzisiejszy odcinek to po prostu mamy kino drogi, nie? Idziemy, zabiliśmy tylko z czterech kolesi i to wszystko, nic ciekawego. O, tu nam coś błyszczy. Poproszę to, dziękuję. Która strona? W to, dobra. Ale że co, mamy to wydupcyć, czy co?
To nie to. To. Okej, mamy to wydupcić, dobra. Zbierz sobie. Dobra, czyli to tylko skrzynka. Tutaj. Aha, ale zapomniałam, że ona nie potrafi skakać w wodzie. No wyobrażacie sobie. No przecież to jest niemożliwe. No co ty to, Lara? Weź mnie nie denerwuj. No, o! No, jednak potrafisz. Aha. Ale co nam z tego? Dobra, zejdź. Kurde, co ja mam tu zrobić? Lara, no właśnie tu. Aha, to muszę rozwalić, dobra. Zabiłyśmy się? Nie, dobra. Aha, czyli tutaj też nic? Czy były to dary dla starożytnych władców? Hełm, jaka czapa. A może stoczono tu jakąś bitwę? Nic więcej nie powiesz? No to nie. Czy ty tu coś możesz? No nie. To jest tylko poznajdźkę. Noż... Niech to po prostu... Aha, tu jeszcze coś. No ale przecież ona mi tam nie wlezie, bo tam jest jakaś furtka. Czy ja to mogę wydupcyć? O! Nie, nie mogę. Ale tam jest... Ale my przecież stąd zeszliśmy, nie? Nie. Jak ja tam wskoczyłam, bo już nie pamiętam. Ale nie, jak wskoczenie tutaj jest takie trudne, to mi się nie wydaje, że... Trzeba było to... No gdzie? Ona tam nie doskoczy. Nie ma w ogóle szans. A, tam jest... Beczka z ogniem i co? A jak mi tam przecież nic nie doleci? Co tu do cholery mam zrobić? Tu nie. Skąd my w ogóle przyszły, Lara? No stąd chyba spadłyśmy, nie? Czy nie? Bo może nie? Kurde. Co, mamy to rozwalić? Czekajcie, bo kurde... Nie no, ja się teraz wracam chyba. Ej, wiecie co? Ja nie pamiętam, czy ja tędy szłam. Bo pokazuje nam... W sumie to nie wiem co. O, tu? No nie, czekajcie. Nie, dobrze idę, kurde. Cicho bądź. Oni tu są. I chcesz, żeby nas zauważyli? Zamknij. Ono tu. Kurde, mamy obóz. Dobra, to my sobie w takim razie tutaj skończymy, jak się z nimi rozprawimy. No? Kolega przyjdzie? No, jeszcze żyjesz! Weź, nie żartuj. Dobra, pozbieram ich i słuchajcie, będziemy kończyć, bo droga nam tu trochę zajęła czasu. O, czekajcie, coś tu mamy jeszcze na koniec. Nadeszli oni. Krzyki, ty. A potem zaczęły się krzyki. Nasze czy ich? Ten koszmarny dźwięk nadal odbija się echem w mojej głowie.
Czyli słuchajcie, tam gdzie idziemy, będzie cała ekipa tych przyjaznych potworków. Wspaniale. Karabin automatyczny ekstra. Sprzęt. Zobacz kategorie. Tutaj mamy wszystko. Tutaj nie mamy nic, więc dławik. O, tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. Większy zasięg zawsze spoko. Więc tu mamy wszystko. Jeszcze mi tu wejdź. Umiejętności chyba żadnych nie mamy. Okej. W takim razie, moi drodzy, w tym miejscu sobie zakończymy. No, tak jak mówiłam, wyszedł nam z tego odcinka takie kino drogi troszeczkę. Ale mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już będzie się więcej działo, bo zbliżamy się, słuchajcie, do tych stworków. Do tych onych, czy jak im tam. Także będzie grubo, tak mi się coś wydaje. I na bank pobije rekord śmierci Lary. To jest więcej niż pewne. No dobra, kończę w takim razie to moje gadanie. Słyszymy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa!